idealny sposób ochrony przyrody, zostawić ją w zupełnym spokoju, nie wtrącać się do niej, no nie wpuszczać do niej myśliwych w ogóle, nigdy, absolutnie i wcale, bo z myśliwymi nie ma ochrony przyrody, drodzy myśliwi, i to, co wy opowiadacie za te bzdury o waszej regulacji populacji różnych gatunków, gdyby nie wy, nie byłoby to potrzebne. To jest, staje się potrzebne, jeżeli wy robicie sobie tam... Ale też ochrona przyrody to byłaby wtedy, gdybyśmy nie ingerowali w nią własnymi krokami. Ależ oczywiście, bo... ależ oczywiście. Trzy, cztery. Dzień dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Cisie. I dziś rozmawiamy o... O tym, na czym naprawdę polega ochrona przyrody. Tak naprawdę można krótko odpowiedzieć na tym, żeby się do niej nie wtrącać. Tak, znaczy, ochrona przyrody polega idealna. Właśnie na ochronie przyrody. Tak, idealna, idealny sposób ochrony przyrody, zostawić ją w zupełnym spokoju, nie wtrącać się do niej, no nie wpuszczać do niej myśliwych w ogóle, nigdy, absolutnie i wcale, bo z myśliwymi nie ma ochrony przyrody, drodzy myśliwi, i to, co wy opowiadacie za te bzdury o waszej regulacji populacji różnych gatunków, gdyby nie wy, nie byłoby to potrzebne. To jest, staje się potrzebne, jeżeli wy robicie sobie tam... Ale też ochrona przyrody to byłaby wtedy, gdybyśmy nie ingerowali w nią własnymi krokami. Ależ oczywiście, bo ależ oczywiście. Zostawić przyrodę w spokoju to jest jedno, a budować się, że tak ładnie powiem, nie po polsku, na terenie tej przyrody, to już jest automatycznie niechronienie przyrody. Ależ oczywiście. Ale zaczniemy może od tego, że chcemy bardzo podziękować Adamowi Wajrakowi za wspaniały artykuł na temat stosunku do polskiego stosunku do wilka, artykuł w Gazecie Wyborczej. Bardzo polecamy. Warto go przeczytać, bo w tym artykule jest cała historia stosunku ludzkiego do wilka bardzo trafnie opisana. I bardzo nam przykro, że pan premier zgodził się na to, żeby znieść całkowitą ochronę z wilka i została, żeby została tylko ochrona, która uprawnia do odstrzału tych zwierząt. I zaczniemy od tego. Nie ma ochrony przyrody, jeżeli niszczymy jeden z gatunków, który odgrywa w niej ogromną rolę. Nie ma. Nie ma zdrowej przyrody bez drapieżników. Gdyby zostawić wilki w spokoju, populacja zwierząt, szczególnie parzystokopytnych, wyregulowałaby się tak doskonale, że byłyby same zdrowe, pełne grupy tych, które żyją w grupach. No i w ogóle byłaby ich odpowiednia ilość. Ale co ty myślisz, że na przykład ktoś mówi, że chronimy bobra? Jeżeli chronimy bobra, to chronimy samego bobra, a co z resztą? To znaczy... A no właśnie. Nie można chronić jednego gatunku, bo przyroda nie składa się z jednego gatunku. I w przyrodzie są zależności, które wymagają wszystkich innych gatunków. No przede wszystkim środowisko, w którym on może żyć, prawda? No. Jeżeli chronimy jakiś gatunek, to ochrona jego nie polega na tym, że do niego nie strzelamy i nie rozjeżdżamy go samochodem, no, na co niestety nie można wpłynąć, bo tak jeździmy, jak jeździmy, i drogi idą przez lasy, też bardzo niestety. Ale jeżeli jakiś gatunek jest zagrożony, to my się musimy bardzo usilnie zająć środowiskiem, w jakim ten gatunek może żyć. Jeżeli nie będzie środowiska, bo to jak nie ma środowiska, to nie będzie i gatunku. I tak naprawdę prawdziwa ochrona przyrody polega na tym, że chronimy cały dany ekosystem, w którym żyją różne gatunki. Jedynym skutecznym sposobem ochrony przyrody jest izolowanie go całkowite od wpływów ludzkich. Po to powstawały rezerwaty, do których nie wolno wchodzić. Natomiast jak ty sądzisz, czy można poćwiartować
zrobimy tutaj rezerwacik 2 hektary, tu będzie co innego, tu będzie strzelnica, a tam 3 hektary drugiego rezerwaciku. Czy to jest możliwe? No to trzeba by było poinformować zwierzęta żyjące na danych terenach. No właśnie, musicie państwo powiedzieć, żeby respektowały tak zasady i przede wszystkim właśnie postawić tabliczki, żeby mogły zapoznać się z nowym regulaminem. Tak. Wtedy może to się uda. No. To jest nierealne. To jest nierealne. Mówię to pod tym kątem i oczywiście ja wiem, że żaden z decydentów w naszym kraju na pewno tego nie ogląda i w ogóle go to nie obchodzi, ale chcę powiedzieć, że budowanie dróg przez miejsca, gdzie są siedliska zwierząt, pradawne siedliska zwierząt, jest zabójcą dla tych gatunków. Jeżeli je dzielimy, w tym momencie je niszczymy. Nawet jeśli byłoby tak, że jest droga, nie wolno stawać, nie wolno wchodzić ani po tej stronie, ani po tej stronie do lasu, to niczego nie zmieni. To niczego nie zmieni, bo my rozdzielamy. To jest troszkę tak, gdy jest stara wioska. Jest stara wioska, gdzie wszyscy się znają, są ze sobą spowinowaceni, żyją w jednej małej społeczności. I nagle ktoś przez tę wioskę prowadzi autostradę i w tym momencie kończy się. Nie ma już tej wioski. Ci ludzie żyją po swojemu, ci ludzie żyją po swojemu. Zobaczcie, co się działo po wojnie, kiedy postawiono mur berliński. To jest dokładnie to samo. Oczywiście, że byli tacy, którzy z narażeniem życia pokonywali ten mur. Oczywiście będą takie zwierzęta, które z narażeniem życia będą pokonywać tą ścieżkę dla samochodów, która będzie szła przez las. Oczywiście będą ginąć. Ale to już nie będzie ten ekosystem. On już się zmieni. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że bardzo wiele zwierząt, żeby wyżywić się, musi wędrować. Ludzie sobie z tego nie zdają że sprawy, że nie każde zwierzę jest mszycą, która siądzie będzie siedzieć całe swoje życie na jednej gałązce, tylko przemieszczać się z gałązki. Też nie na jednej, bo też się musi przemieszczać z gałązki na gałązkę, tylko że zwierzęta w poszukiwaniu pokarmu muszą wędrować i to niejednokrotnie naprawdę daleko. Jeżeli znajdują na swojej trasie takie przeszkody jak droga, to albo giną na tej drodze, albo zmieniają trasę na taką, której nie znają, a absolutnie nie jest powiedziane, że one na tej nowej trasie znajdą jedzenie. Tamte trasy były już wypracowane przez pokolenia i one wiedziały, że idąc w prawo na pewno dojdą do miejsca, gdzie będzie co jeść. Teraz nie będą mogły pójść w prawo, zmienią to i będą ginąć. Ta populacja będzie słabnąć. W związku z czym przecinanie trasami szybkiego ruchu, jakimikolwiek tego typu trasami, ja rozumiem polną drogę, gdzie się chodzi pieszo, to jest zupełnie co innego niż trasa, którędy jeżdżą szybko samochody. Przyjechał młody rowerzysta, więc prosimy o nieprzeszkadzanie, motocyklista. Prosimy o nieprzeszkadzanie, ale u nas albo szczekanie psów, albo motocykliści. Ale my bardzo chcemy podziękować. Chcemy podziękować, a nawet dziękujemy. I dziękujemy bardzo. Wszystkim patronom, dzięki którym jakoś przędziemy, ale chciałybyśmy prząść na dużym... I wstać z krzeseł, albo wstać z kanapy, jak to było. Wstać z krzeseł, wstać z kanapy i pokazać państwu przyrodę naprawdę, a nie za stołem. I nie tylko kota, który należy do przyrody naszej domowej. I ten ekosystem bardzo chronimy domowy. No i chcemy podziękować i dziękujemy za polubienia i za udostępniania, i za subskrypcje. Bardzo nam na tym zależy, ale wróćmy jeszcze do głównego tematu. Jak ty sobie jeszcze chciałam o wilku, ale to za chwilę. No to powiedz o wilku, bardzo proszę. Bo pomyślałam sobie, że skoro pan premier zniósł ścisłą ochronę i teraz mamy już tylko ochronę, czyli w rezultacie jak będzie trzeba, to będziemy strzelać do wilków, to wtedy zwiększy się populacja wilczych obiadów, że tak powiem. Nie zwiększy się, myśliwi sobie z tym poradzą. Ale właśnie chodzi o to, że ona się zwiększy po to, żeby myśliwi mieli większe pole do popisu. No oczywiście, no bo to na czym to polega? To jest tylko konflikt interesów. Znaczy tu nie ma konfliktu, tu jest idealne wyjście z sytuacji, żeby myśliwi byli zadowoleni. Między wilkiem a myśliwym to jest konkurencja. No właśnie. Bo myśliwi mają chrapkę z tym, że drodzy myśliwi. Nie drodzy, nie, bardzo was nie lubię, więc nie mogę powiedzieć drodzy, po prostu myśliwi.
wy zabijacie najpiękniejsze zwierzęta. No, tylko tak, wilki, jest, takimi można się pochwalić tak, przecież, prawda? Wilki zabijają tylko te zwierzęta, które są słabsze, cudownie regulują populację. Bez wilków populacja tych zwierząt, na które macie chrapkę do zabijania po to, żeby na święta udziec sarni położyć na stole. Zając też pyszna sprawa, tak, przecież pasztet z zająca. Będą słabsze, skarlałe. Jeżeli wy zaczniecie regulować populację, której już prawie nie ma, nie oszukujmy się. Ja dzisiaj rozmawiałam z synem naszej przyjaciółki a propos dzików. I też chcę o tym powiedzieć, że ta rzeź dzików, którą wykonujecie, doprowadziła do tego, że dziki weszły wszędzie, w całej Polsce, na tereny zasiedlone przez ludzi. Bo tam nikt na nich nie będzie polował. I one są mądre. Myślę, że niedługo dojdzie do tego, że na tych terenach, ponieważ ludzie się boją dzików, i my ludzie musimy... Ludzie się boją wszystkiego. Ludzie się boją wszystkiego, więc my musimy zrobić jeszcze taki odcinek, a propos rzeczywistych zagrożeń od dzikich zwierząt, jakie są w Polsce. Chyba największym zagrożeniem w Polsce, jakie jest ze strony zwierząt, dla przeciętnego człowieka, który parę razy w roku jedzie na grzyby i wyjeżdża na zieloną trawkę, na majówkę, to jest to, że jeżeli jest alergikiem, to urządli go pszczoła czy osa. Mhm. To jest rzeczywiście największe zagrożenie. Natomiast ze strony innych zwierząt, zarówno drapieżnych, jak i niedrapieżnych, nie istnieje. Nie ma. Jeśli ludzie mierzą innych swoją miarą, a człowiek, który się boi, najczęściej atakuje. Tak, strach to jest oczywiście, że tak. Natomiast dzikie zwierzę, jeżeli po pierwsze bardzo nie chce spotkać człowieka, a jeśli już tego człowieka spotka, to woli uciekać, gdzie pieprz rośnie. Oczywiście, że tak. Zwierzęta się bardzo boją ludzi, co też o czymś mówi. No więc właśnie. Przy czym my mierzymy swoją miarą i my uważamy, że takie zwierzę na nasz widok ze strachu, albo chociażby po to, żeby oczywiście istnieje tylko po to, żeby nas zjeść, natychmiast się rzuci nam do gardeł. Bo sami byśmy tak zrobili. Pewnie tak. Tymczasem dzikie zwierzęta to nie my i naprawdę robią coś dokładnie odwrotnego. To prawda. Natomiast jeżeli ktoś sobie chce zrobić selfie z misiem, no, czy selfie z łosiem. Taka gałąź ewolucji też istnieje. Też jest taka. I poczekaj, młody człowieku, bo już będziemy kończyć, bo już chyba czas nam Kamilu mija, prawda? Więc musimy powolutku zmierzać ku końcowi, więc nie róbcie sobie Państwo selfie z dzikimi zwierzętami, jeżeli będziecie mieli wielkie szczęście je zobaczyć. Stańcie, podziwiajcie, nie zbliżajcie się i nie uciekajcie. Niech to zwierzę samo wyznaczy dystans między oczywiście, wami. I jeżeli uda Wam się zobaczyć wilka, to dziękujcie niebiosom. Bo jest to wielkie przeżycie, zarówno estetyczne, jak i takie duchowe. Powiedziałabym mistyczne, duchowe. I bardzo zazdroszczę, mi udało się parę razy zobaczyć zupełnie wolnego wilka, a nawet zupełnie wolne wilki. W tym artykule, o którym mówi Adama Wajraka na temat wilka i jego ochrony pozornej, jest piękne, piękne zdjęcie wilków spotkanych na śnieżnej drodze w Białowieży. I polecam bardzo i zazdroszczę, że można było to zdjęcie zrobić, bo naprawdę to wielka radość zobaczyć tak piękne, wolne zwierzęta, na które za chwilę zapadnie wyrok. Bo jeszcze nie do końca wiadomo, czy tak będzie, ale wszystko na to wskazuje. No dobrze, w takim razie tym bardzo smutnym akcentem kończymy. I dziękujemy Wam, że jesteście z nami. I zapraszamy za tydzień. Uwaga! Krótka reklama. Książki Doroty Sumińskiej, wydane przez Wydawnictwo Literackie, możesz kupić przez internet w promocyjnych cenach. Zapraszamy! www.zwierzecisie.pl/ksiaski